Siemanko, dzisiaj mamy paczkę niespodziankę. Bardzo się z tego powodu cieszę, kochani, ponieważ koleżanka Oliwia zdecydowała nam się wysłać kartonik. I bardzo byście chcieli wiedzieć, co jest w środku, co? Ja tak po części wiem, co jest w środku, ponieważ wiem, że tam będzie żywe zwierzę. I wiem, że tam będzie owad. Natomiast jaki, w jakiej ilości, w jakiej formie, tego niestety nie wiem, bo nie chciałem tego wiedzieć, żeby sobie nie psuć niespodzianki. Także słuchajcie, jest tutaj za mną karton. Taki, dość lekki, sprawdzimy wagę, tu chyba jest waga, niby kilogram, ale jak dla mnie nawet mniej niż kilogram, w każdym razie jest ten karton i bez zbędnego przedłużania trzeba go otworzyć, także zabierzmy się do roboty. Mam nóż do tapet, bo mi gdzieś kosę mają wcięło, po ostatnim ognisku. O, jest list, znaczy widzimy ST, więc mniemam, że tutaj będzie LI, jest list. To zanim wszystko, zabieramy się za list. Wow, ale esej. Czytamy. Witam pana zająca. Mam na imię Oliwia i mam 13 lat. Przygotowałam tę paczkę z myślą o twojej hodowli. Oglądam twoje filmy od 4,5 roku, ponieważ zawsze interesowały mnie zwierzęta. W terrorystyce siedzę od 2 lat. Póki co moja mini hodowla składa się z około 20 modliszek. Chciałabym więcej zwierzaków, pająki, skorpiony, węże, jaszczurki, gdyby moja mama mi pozwalała. Spokojnie, Oliwia, na wszystko przyjdzie czas. Uważa, że to niebezpieczne i że zaraz mnie ugryzie, wpuści jad i tragedia się stanie. Ale cóż, byle do 18. Tego się trzymajmy. Przejdźmy do sedna. Uwielbiam twój kanał i postanowiłam ci wysłać kilka nowych okazów i liczę, że pojawią się jeszcze z nimi filmiki. Byłabym szczęśliwa, że coś z mojej skromnej paczuszki znalazło się na kanale. Mam jeszcze tylko jedno pytanko. Jaki jest twój ulubiony ptasznik? Ptasznik mój ulubiony? Ciężko powiedzieć, tak naprawdę nie mam ulubionego ptasznika, ale myślę, że w czołóweczce jest Caribena wersji kolor, bo to jest strasznie fajny, milutki, dość aktywny ptasznik, który plecie dużo sieci i po prostu jest bardzo przyjazny. Więc umówmy się, że to Caribena wersji kolor, aczkolwiek nie mam ulubionego ptasznika, także ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. W paczce znajdziesz różne rzeczy, hahaha, a dokładniej w paczce numer 1. I słuchajcie, to sobie przeczytamy zaraz, bo nie chcę po prostu czytać, co tam jest w tej paczce. W związku z tym list na razie odkładamy i zabieramy się za odpakowywanie. Papierów jest... Wow, słuchajcie, tu widzę numer 5, numer 6, numer 3, numer 8, co? 4, 2, numer 7. Dobra, mam wszystkie numery, zrobimy małe sprzątanko i segregację. Dobra, mamy posegregowane i teraz po prostu będziemy sobie czytać tutaj numery. Ja będę starał się nie czytać tych numerów dalszych, tylko po kolei. Zaczniemy od numeru 1. Ja tutaj mam napisane, tutaj jest pluszaczek w kształcie modliszki, zrobiłam go sama, więc proszę o wyrozumiałość. Ło, słuchajcie, czyli tutaj mamy handmade pluszową modliszkę. Sprawdźmy zatem, jak ona wygląda. No, powiem ci, że całkiem nieźle. Czy widać, że to jest modliszka? Zdecydowanie. No tutaj kształt głowy świadczy o tym, że jest to modliszka. I tutaj te przednie odnóża chwytne też zdecydowanie świadczą o tym, że jest to modliszka. Także całkiem niezły ten pluszaczek, naprawdę. Idźmy zatem dalej. To był numer 1. Numer 2. Numer 3. Tutaj są kryjówki dla twoich pajączków, bo do modliszek się nie nadają. Modliszki i tak wiszą. Zobaczmy zatem. No, jest kawałek jakiegoś takiego kokoska. Fajny kokosek. Nie widziałem takiego śmiesznego. Widzieliście taki? Dobra. I numer 3. Też jest fajne. Mamy kryjówki dla moich pająków, idźmy dalej. Numer 4. Tutaj jest pajączek z kleju, też go sama robiłam. O kurczę, nieźle. Zobaczmy zatem pajączka z kleju. Może tak delikatnie go będę otwierał. Ale fajnie, lubię jak jest dużo takich różnych, wiecie, elementów. Uuu, jest pajączek z kleju. Numer 5. Tutaj są pudełeczka, dokładniej 5 sztuk. Dobra, zobaczmy pudełeczka zatem. O, podziurkowane matchboxy, ale ekstra. Nienawidzę dziurkować matchboxów. No, super, mam 5 nówek podziurkowanych matchboxów.
Bardzo fajnie. Idźmy dalej, jest coraz ciekawiej. To był numer 5. 6. Jedzonko, muszki. Numer 6. Czyli tutaj będą muszki. Mniemam, że dla modliszek. Ło. Są muszki. Oj, słuchajcie, bardzo tutaj widzę dużo larw tych muszek. Ja wam pokażę z tej strony może. Widzicie, jak się ta zawartość pożywki rusza? Widać to. Fajnie, mam dużo jedzenia w takim razie. Dzięki, Oliwka. Idźmy dalej. 7, ja obstawiam, że tutaj jest brykiet torfu. 7, tutaj jest bryłka torfu. Przepraszam, że tak spakowane, ale nie wiedziałam jak inaczej. Dobra, tego sobie nie otwieramy, albo dobra, otworzę wam. Albo nie, nie otworzę wam, bo mi się to nabrudzi. To jest po prostu taki torf w brykiecie. I słuchajcie, jest ostatnia, najważniejsza paczka. Numer 8. Wreszcie wyczekane zwierzątka. 3 modliszki. Ło, mamy 3 modliszki. Jakie to są modliszki? Już czytamy. Numer 1. Miomantis paikuli. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, bo trochę się nie znam na wymowie nazw modliszek, więc jak coś to mnie poprawcie w komentarzu, proszę. Numer 2. Stagmomantis limbata. I numer 3. Parasfendale agrionina. Tak? Agrionina, no. Dobra, zatem otwórzmy to, słuchajcie. Ja coś się boję, że będę miał dużo roboty z dzisiejszą strefą makro. Fajnie, że w ogóle idzie sezon letni, już nie trzeba się martwić o hitpaki w paczce i tak dalej. Można po prostu wysyłać te zwierzątka i jeśli się je odpowiednio zapakuje, to one przeżyją. Dobra, jest, słuchajcie, tutaj główna zawartość. Oj, dobra, to jeszcze doczytajmy to, co tutaj jest. Wszystkie modliszki są w stadium około L2. To wszystko na ten temat. Mam nadzieję, że wszystko ładnie dotarło. PS, przepraszam, że napisane na komputerze, ale sama bas gram jak kura pazurem. Mam identycznie, jeśli chodzi o to bas granie jak kura pazury. Dobra, otwórzmy zatem. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. One mi doszły wczoraj, ale dopiero dzisiaj mogłem je otworzyć. A, jest ładnie podpisane ABC. Coraz bliżej. Wow, żyje, żyje, słuchajcie, i wyliniała. Nie wiem, czy wyliniała w paczce, czy nie, ale jest ona tutaj, już wam pokażę. Widzicie ją? Tu jest. Zaraz zrobimy strefę makro, na spokojnie. O, jeszcze ładnie tutaj podpisiki, no pięknie, super. No naprawdę, Oliwka, zrobiłaś ekstra paczkę, jestem w szoku. Numer 2, czyli Stagmomantis limbata. Też jest, słuchajcie, też jest i żyje. Zaraz zrobimy strefę makro. Ups. I numer 3, Parasfendale agrionina. O, to jest hardkorowa nazwa. Będę musiał, słuchajcie, wygooglować te modliszki i zobaczyć, jakie one warunki potrzebują. Ło, ta jest dopiero taka czarna i jeszcze wcina muszkę. Udało się, paczka odpakowana, wszystkie elementy dotarły całe, modliszki przede wszystkim są żywe, w związku z tym robimy strefę makro. Na pierwszy rzut idzie Parasfendale agrionina. Tak wygląda ten mały potworek. Na razie cała czarna, ale wpisałem sobie, słuchajcie, jej nazwę w internet i okazuje się, że to będzie całkiem kolorowe bydle, więc naprawdę to będzie ciekawa modliszka, a póki co jest właśnie takim niepozornym małym diabełkiem. Wybaczcie w ogóle teraz za dźwięki w tle, ale moja alpinka właśnie dostała śniadanie i się nim zajada. O, modliszka skoczyła mi na palec. Patrzcie, walczy z moim włosem na ręce. O, nieźle. Dobra, tą widzieliśmy, idźmy do kolejnej. Stagmomantis limbata. No, powiem wam, że ta jest 2 razy większa od poprzednika. Tutaj już widzimy bardzo ładny zielony kolor. No, coś czuję, że ta będzie duża, wiecie? Jeszcze nie czytałem opisu gatunkowego tej modliszki, ale no jeśli ona jest L2, no to jest duża. Idźmy zatem do kolejnej. Miomantis paikuli została. Ta jest najsmuklejsza ze wszystkich 3. Natomiast też w miarę duża.
Taka brązowiutka, bym wręcz nawet powiedział, że jest brązowo przezroczysta. A też nie chcę jej męczyć za bardzo, no bo jeśli rzeczywiście ona wyliniała w pojemniczku, no to wyliniała wczoraj, więc musimy dać jej troszkę czasu na wytchnienie po tej wylince. Już wiemy, jak wygląda. Wiecie co? Jeszcze dam wam w gratisie moją Rombodera Valida Sub Imago, jak już jestem tutaj na tym obiektywie. Jest Jona, patrzy na nas, tak naprawdę mając głowę w dół, a te modliszki. To jest jej tarcza i widzimy coś tutaj, coś jej nie poszło. Widzimy tutaj skazę taką i tutaj na tarczy i jeszcze na odwłoku tutaj jest z boku, zobaczcie. Nie wiem, co się stało, musiała mieć jakąś potyczkę. Nie wiem z kim bądź z czym, bo ja ją hoduję tutaj w pokoju i ona sobie luźno łazi. Obawiam się, że mogła mieć jakąś styczność z kotem. Ale myślę, że bez problemu przejdzie wylinkę i wszystko będzie w porządku. Zobaczcie, Sub Imago, dlatego że tutaj te zalążki skrzydełek są już bardzo dobrze widoczne i one po kolejnej wylince już będą skrzydełkami i tymi pokrywami dla skrzydeł. O, patrzcie, jak ona tutaj pięknie wygląda. Ojejku. Te kolce na odnóżach chwytnych też już są całkiem pokaźne. Nie mogę się doczekać, aż wylinieje na dorosłość. No i tyle. To był gratis. W związku z tym mowa końcowa. No i dobra. Na dzisiaj, kochani, to koniec. Modliszki są tutaj. Ja ich nie będę na razie przekładał, ponieważ są strasznie małe. Więc umówmy się, że jak wylinieją 2-3 razy, to wtedy zrobimy osobny film i je będziemy tutaj przekładali. Myślę, że tak będzie dla każdego najsprawiedliwiej, a dla modliszek najlepiej. W związku z tym kończymy ten film. Jeśli Ci się podobało, koniecznie zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz mi wysłać jakąś paczkę niespodziankę, napisz do mnie na fanpage'u i tam się dogadujemy w tych sprawach. Tymczasem, kochani, to tyle. Trzymajcie się serdecznie. Nie zapomnijcie o wszystkich linkach pod spodem, o Instagramie, o grupie na Facebooku, o fanpage'u, o zrzutce być może, jeśli ktoś chce dorzucić piątaczka na kolejny special w Tajlandii. Z mojej strony to tyle. Widzimy się już niebawem. Hej!